Witajcie, to znowu ja, Sarcza, wy oglądacie kolejny odcinek naszej serii Zagrajmy w Doom Eternal. W komentarzach pod poprzednim materiałem słusznie zauważyliście, że pominąłem tutaj w tej końcowej części poprzedniego odcinka dodatkowe życie. Patrząc na mapkę, znajduje się to tutaj, podczas gdy z wami pożegnałem się ostatnio w tym miejscu, więc zaraz tam oczywiście powrócimy, ale najpierw zdecydowałem się jeszcze cofnąć tu, żeby móc przeskoczyć do tego dodatkowego życia. No i tak się składa, że tutaj mamy wyskocznię, z której teraz skorzystamy i spróbujemy doskoczyć tutaj, proszę bardzo. Mamy jak najbardziej dodatkowe życie, swoją drogą w tym miejscu się nam zagubiona dusza zapodziała. Nie mam za wiele amunicji, ale może się uda trafić tego przeciwnika. No i w tym momencie nie pozostaje nam nic innego, jak tylko powrócić do tamtego miejsca na drugim końcu, gdzie z wami pożegnałem się w poprzednim odcinku i wówczas będziemy rozgrywkę kontynuować. Po drodze jeszcze pokonałem paru podstawowych przeciwników, którzy pojawili się ponownie na tych znanych już obszarach, dlatego że po wczytaniu gry właśnie tutaj się jakoś wycofaliśmy wcześniej. W każdym razie dzięki temu zdobyłem pancerz, a także zdrowie i jesteśmy z powrotem tutaj, gdzie się z wami ostatnio żegnałem. Więc teraz tylko muszę uważać na macki, które mogą tutaj wychodzić. A okazuje się, że to oczywiście nie wszystko absolutnie. Czekajcie, wezmę sobie w tym momencie bombę lodową. Spróbujemy się rozprawić tutaj z tymi przeciwnikami, których jest całkiem sporo wbrew pozorom w tym miejscu. Dobra, to jak teraz się wami tutaj zająć? Oto jest pytanie. Mamy upiora. Będzie załatwiony, bez większych problemów. I postarajmy się na bieżąco uzupełniać amunicję. Jednocześnie wciąż tutaj uważając na te macki, które mogą wyskakiwać nam. Chociaż na razie nie widać, o dziwo. Dobra, teraz dajcie mi trochę pancerza w takim razie. Dobra, jest kolejna macka przynajmniej. Tyle chociaż tutaj odkryliśmy. Tutaj akurat czysto. Super strzelba w takich przypadkach się nawet lepiej spisuje niż zwykła strzelba bojowa, która nie zawsze za jednym strzałem jest w stanie zniszczyć taką mackę. No i w tym momencie mam zagwozdkę, bo tutaj mamy klucz do zdobycia jakoś od góry, ale to bardziej od tej strony trzeba się dostać i ten klucz oczywiście pozwoli nam udać się tutaj do tej bramy Slayera. Więc za chwilę będziemy kombinować. Tutaj jeszcze mnie nie było, a więc uważajmy. Proszę bardzo, oczywiście są kolejne macki i mamy następnego przeciwnika z tarczą również. I to nawet nie jednego. Dobra. Wysadzić obu, żeby nie było. Jeszcze więcej tych macek. Tutaj już spokojnie. Zablokowane przejście, co ciekawe, a tam mamy właśnie jeden sekret też. Więc trzeba będzie pokombinować, żeby znaleźć dalszą drogę. Widzę. A, tu jest zejście. Tylko, że nie za bardzo mi teraz zależy na zejściu, a wręcz przeciwnie, chciałbym dostać się na górę. I zastanawiam się, patrzcie, tutaj już jest przejście dalej. Zdecydowanie nie chciałbym pominąć tutaj tych sekretów. A, mamy coś jednak. No właśnie, jedyna nadzieja to było to, że tutaj będzie coś do zrobienia. I wygląda na to, że faktycznie. Patrzcie, jak najbardziej mamy przejście. No i spoko, muzyka z Quake Champions, proszę bardzo, więc z tej nowszej części Quake'a. I tutaj bym wrócił
A nie, to nie jest jednak tutaj, gdzie myślałem. Tylko, że po drugiej stronie jeszcze jest przejście. I rozumiem, że to już mnie doprowadzi do tego klucza. Proszę bardzo. Czyli to się zgadza, ale nadal mi się nie zgadza to, jak dostać się ewentualnie tutaj. No bo nie za bardzo tutaj widzę jakąś opcję. Czy ewentualnie z tej strony właśnie widać, że jest tam jakieś przejście. Nie za bardzo, chyba że jest jakieś przejście od góry ewentualnie. A, dobra, patrzcie. Wygląda na to, że jednak od dołu się tam dostaniemy. No ale w pierwszej kolejności jednak będziemy musieli się chyba zająć tą bramą Slayera. Mamy klucz, więc pora z niego skorzystać. To było tutaj. To zobaczymy, jakie wyzwanie tym razem nas czeka. Czyli jeśli dobrze pamiętam, to już będzie piąty empirejski klucz, jaki zdobędziemy za ukończenie tego wyzwania, co? Bo już chyba mieliśmy cztery takie klucze. Okej. To jak to tutaj wygląda w tym momencie? Mamy łowców. A więc spróbujmy z wyrzutnią rakiet. Mistrz naprowadzania, bardzo dobrze. Kolejny łowca tam przed nami. Też trafiony. O nie, tylko nie ty. O w mordę, to nieciekawie teraz. Bo mamy jeszcze tego potężniejszego przeciwnika, z którym ostatnio się spotkaliśmy. A to już nieciekawie. Dobra, bierzemy w takim razie super strzelbę, tak jak sobie z nim radziliśmy. Postarajmy się poradzić sobie i tym razem. Tylko wciąż mamy łowców jeszcze. To naprawdę nie jednego. Ładnie. Tego mistrza naprowadzania przynajmniej sobie troszeczkę nabiję. W ten oto sposób. Ale co to jest za przeciwnik? Jeszcze chyba z nim nie walczyłem, prawda? Tak mi się wydaje. Dobra, gdzie ja tu mam jeszcze jednego łowcę? Bo widziałem dwóch. I rozumiem, że musi tutaj gdzieś być. Chociaż z drugiej strony... A dobra, był tam na górze. Z drugiej strony może powinienem się jednak na tym przeciwniku w tym momencie skupić. No właśnie, tym tutaj. Aj, tylko że nie mogę ze zbyt daleka atakować. Musimy wybierać odpowiedni moment, jak on właśnie się tak zamachnie. Ja, bo w ten sposób nie za bardzo da radę. No ale okej, kombinujemy jeszcze. Tak jest. Właściwie to weźmy sobie może balistę. Ona tutaj bardzo fajnie się sprawdzała. Też to przecież zadaje jeszcze większe obrażenia niż super strzelba. Więc całkiem spoko. Nawet kurde dwa razy mogę z rzędu uderzyć. Dobra. Czekam, czekam, czekam. Skubany jeszcze. Dobra, wycofaj się. Trochę poprzeskakujmy. Obserwuję, czy jest tu ewentualnie jeszcze gdzieś pancerz. Ale już nie za bardzo widzę jakieś miejsca. No tutaj jeszcze możemy troszeczkę zgarnąć. No, bo wydaje mi się, jakby się trochę więcej pojawiło tych przeciwników w tym momencie. To niedobrze. Ejejej. Ja za chwilę tego nie przetrwam, tak szczerze mówiąc. I skończy się na tym, że będę tracił dodatkowe życie. Może się obejdzie bez tego, zobaczymy. Nie, niedobrze. Kurde, bardzo niedobrze nawet. Nie wiem za bardzo, jak tutaj teraz ich podejść. Czekajcie, bo mamy jeszcze tego jednego dodatkowego przeciwnika. Ajajaj, no trochę niby odzyskałem, ale nie za wiele. Dobra, powiem wam tak. Muszę podziałać chyba ze super strzelbą. Okej, tak to pokonuję, spoko. Mamy dodatkową amunicję i proszę. No to pokonaliśmy go. Swoją drogą zaktualizowały się też wyzwania tygodniowe, stąd właśnie to wyzwanie potężne bydle. No i co to był za przeciwnik w końcu? Nie dostaliśmy żadnego nowego wpisu.
Ja w końcu już z nim walczyłem. Tak by z tego wynikało. Ale dobra. Wow, wow. To jest chyba właściwy moment, żeby odebrać troszeczkę amunicji tutaj. Bo pojawiło się zdecydowanie zbyt wielu tych przeciwników w tym momencie. Jakaś tragedia w tym momencie, kurczę. Czekajcie. Weźmy sobie balistę i nie arbalet, tylko tę drugą modyfikację. O właśnie, ależ to pięknie wyszło. Coś cudownego, kurde, jeszcze ani razu chyba nie skorzystałem z tej modyfikacji tak skutecznie, powiem wam. Absolutna rewelacja, naprawdę. Jestem wręcz zachwycony. Dobra, teraz troszkę zadbać o uzupełnienie pancerza też. Przyda się to jak najbardziej. Ale ogólnie rzecz biorąc widzę, że pozostali już najsłabsi wrogowie, chociaż nie, tutaj kurde wyskoczyli ci potężniejsi również. Nie ma lekko jednak. Dobra. W takim razie naprowadzane rakiety. Niech zadziałają tutaj. Cofać się. O Jezu, nie przesadzić tylko. Może to jest moment, kiedy znowu wykorzystam balistę. Tylko akurat nie wiem, czy z tą modyfikacją koniecznie. Czekajcie, bo tutaj mamy jednego gościa. Dobra, no przynajmniej trochę pancerza odzyskałem. Dobre i to. Ale pamiętajmy, że w przypadku tych wyzwań, no musimy być tutaj w ciągłym ruchu. Problem polega na tym, że z każdej strony atakują. Dobra. Odzyskujemy zarówno pancerz, jak i zdrowie. Cały czas obserwować. Mamy jednego już prawie na ukończeniu. Dobra, wycofujemy się. A ciekawe, czy tutaj jest jeszcze gdzieś jakaś apteczka ewentualnie. Nie mam pojęcia. Właściwie jak będę przechodził obok Diablika, to bym chciał odebrać trochę amunicji. Teraz zużyliśmy siłą rzeczy. A w tym momencie, w takim układzie, amunicja mi się bardzo przyda. Dobra, to jeszcze jedną może za chwilę. Porcję sobie zabiorę. Tak jest. Następny. Wykorzystam całą amunicję tutaj. Za chwilę będziemy lecieć dalej. Tyle na razie wystarczy. No i teraz ty. Tylko, że jeszcze wypadałoby lepiej trafić. Lecimy, lecimy, lecimy z tym doładowanym strzałem. Zmienię tymczasem na arbalet może. To już ten moment. I teraz spróbujemy może tego trafić w ten sposób. Tylko muszę się bardziej oddalić, zdaje się. Nie. Troszkę źle to rozegrałem, ale spokojnie. Ciągle jest w porządku. Tamten gdzieś się oddalił. Nie wiem, czy tutaj nie będzie wychodzić. O, proszę. Trafiony na szczęście. Znowu. A, chyba padł. Proszę bardzo. Więc udało się. Jeśli nie pojawiają się teraz nagle jacyś kolejni, to może to oznaczać, że to już ostatni przeciwnicy, jakich muszę jeszcze pokonać. I w sumie to by się zgadzało, skoro już naprawdę takich potężniejszych pokonałem tutaj. Mamy to? Wygląda na to, że tak. Ukończyliśmy bramę Slayera. W nagrodę kolejny, bodajże właśnie piąty, empirejski klucz. I mamy już 8 punktów broni, jeśli chodzi o ten poziom. No i teraz się jedynie właśnie zastanawiam, co z tym sekretem, ale wygląda na to, że faktycznie tutaj mamy jakąś ścianę i będziemy mogli tam się od dołu jednak dostać. Więc spróbujemy chyba faktycznie zrobić to w ten sposób. A tutaj możemy sobie odblokować kolejne ulepszenie, jeśli chodzi o ten arbalet właśnie. Zwiększa rozmiar eksplozji od arbaletu o 60%. No i mamy wyzwanie mistrza, zabić się z arboletu 20 kakodemonów. Okej, to nie powinno być jakieś bardzo skomplikowane.
Arbalet zacznie odnawianie się natychmiast po bezpośrednim trafieniu, jeśli oczywiście to wyzwanie mistrza już zrobimy. W każdym razie tutaj mamy wszystkie wyzwania misji, no i mamy te wyzwania broni jeszcze, które powolutku, ale jednak sobie nabijamy. Czyli w takim razie pędzimy jak najszybciej do tego przejścia tutaj i spróbujemy rzeczywiście... O! Nawet widzę, że z tej strony jest przejście. A tu jeszcze jakieś inne. A, to jednak nie tamtędy? Tutaj idziemy na górę. Patrzcie, wygląda na to, że to tak działa. A nie, to jest to, dobra. Czyli jednak się zgadza. Spokojnie. Bo już się zastanawiałem, czy ja to dobrze tutaj rozumuję. Ale faktycznie się udało. Czyli mamy zabawkę w postaci różaka. No i to teraz będzie wszystko, więc w tym momencie mogę zejść. Co ciekawe, mamy jeszcze tylko 3 sekrety do zdobycia. I tak swoją drogą to tutaj się kończy mapka. No ale możliwe, że będzie jakiś teleport po prostu, który mnie gdzieś przeniesie. To już się w tej grze zdarzało niejednokrotnie. Czyli idę w dobrą stronę teraz. Mit Doomslayera, jego mocy i determinacji, to tylko kłamstwa niedowiarków. Naprawdę? Zaskakują mnie momentami te skrajnie różne komunikaty wydawane przez rzeczniczkę UAC. No ale niech im tam będzie. Dobra, chyba musimy z tego przycisku już skorzystać. Dotrzyj do kapsuły ewakuacyjnej, no to jesteśmy. Więc nie do końca teleport, ale środek transportu. Wytyczam tor lotu na Marsa. Obliczam wektory ciągu. Start za 3, 2, 1. Przygotowanie do wejścia w atmosferę. Uwaga na turbulencje. Doomslayerowi niestraszne są turbulencje. Demony chyba zaskoczone, co? Tą nagłą wizytą. Tak jest, znowu tutaj wróciliśmy. Zapomniane miasto, HBF. To są dawne czasy, jeszcze sprzed strażników. Przejście zabierzecie na strażnika 1, gdzie skrył się kapłan. Swoją drogą w menu głównym gry można zmieniać skórki Doomslayera i szczerze mówiąc myślałem, że to tylko działa na menu główne i ewentualnie do trybu multi, ale widzę, że tutaj w grze też mamy teraz tą białą skórkę. Tak więc przez moment mogliście ją zobaczyć. Rzadko w tej grze w trybie dla jednego gracza jest taka możliwość, żeby zobaczyć Doomslayera w pełnej okazałości, ale teraz akurat tak się też przytrafiło. Mamy kolejny wpis do kodeksu na temat właśnie zapomnianego miasta Hebef. W długiej historii cywilizacji strażników istnieją starożytne wydarzenia, które zatarł czas. Zapomniane rozdziały, nieznane historykom strażników czekające na odkrycie. Upadłe miasto Hebef jest jedną z takich zapomnianych przez pokolenia opowieści. Niegdyś było kwitnącym ośrodkiem portowym, dumnym i zachwycającym klejnotem upamiętniającym podbój odległego plemienia betańskich klanów zewnętrznych światów. Dzięki genialnemu wynalazkowi przejść Hebet łączyło wiele różnych miast strażników. Jednak sielanka nie mogła trwać wiecznie. Hebef było jednym z miast, które przypadły w krucjatach toczonych przez dawnych strażników. Pozostały po nim jedynie strzaskane ruiny, pochłonięte przez nękaną wstrząsami powierzchnię niegdyś zamieszkanego Marsa. Jeszcze jedna rzecz tutaj przed nami, czyli to będzie ten punkt pretorski. Z tego co z prawej strony lista sekretów wskazuje. Chyba mnie tutaj coś atakowało, słyszałem coś. A to chyba za ścianą. To zaraz zobaczymy. Mam 3 punkty pretorskie. To jedynie tylko mógłbym to sobie odblokować. Ho, a może? Akurat a propos tego, że zmieniałem te modyfikacje? Chyba, że jednak na to
bym poczekał. Albo coś stąd właśnie. Szybsze odnawianie odskoku też całkiem spoko. Dobra, niech będzie ta szybsza zmiana broni i modyfikacji. Zwłaszcza w kwestii modyfikacji by mnie to interesowało. Bo na razie one się rzeczywiście dość długo zmieniają. I to mnie też jednocześnie troszeczkę zniechęca do bieżącej wymiany tych modyfikacji, bo po prostu w ogniu walki trochę to długo rzeczywiście trwa i może to przeszkadzać. Ale dobra, widzę, że ni stąd, ni zowąd trafiamy od razu na kolejną arenę walki. Więc nie ma co czekać. Trzeba zabrać się do roboty. I teraz pytanie. Od kogo by tutaj zacząć, panowie? Widzę, że mamy jeszcze dodatkowe życie też. Ale najpierw to ja bym załatwił jednak ciebie tutaj. Chociaż, kurde, mamy jeszcze tego jednego wielkiego przeciwnika. Więc będę musiał na niego uważać. Tu jest. Nie, nie chciałem tamtego namierzać, kurde. Jeśli chodzi o naboje z wyrzutni, do wyrzutni rakiet, to już by było na tyle. Ale spokojnie. Trafiony. Od razu lecimy z kolejnymi. Tutaj odzyskamy sobie te rakiety, które dopiero co wykorzystałem. No i spróbujemy namierzyć tamtego. No, nie każda rakieta dotarła do celu. Jesteśmy na dobrej drodze, żeby go pokonać i proszę bardzo, udało się jak najbardziej. Więc spoko. Na tych pomniejszych przeciwnikach znowu nabijamy sobie troszeczkę amunicji. A zarazem może być też i pancerz. Dobra, bo powinni się pojawić jacyś, kurczę, silniejsi chyba, co? Bo na razie tu mamy samych tych podstawowych przeciwników, aż jestem trochę w szoku. A to wiecie co? Wymieńmy tą modyfikację. Rzeczywiście się szybciej, kurczę, zmienia. Spróbujemy sobie naładować też uderzenie cieplne przy okazji. Bo w sumie, czemu by nie? Tylko, że kurde, mamy kolejnego tego większego przeciwnika. Nabiję sobie wszystkie trzy segmenciki przy tym celowniku. Okej. Teraz to zadziałało, chociaż kurczę, lepiej było chyba na jakąś większą grupę to wykorzystać, tak szczerze mówiąc. Ale też nie wyszło chyba najgorzej. O Jezu, teraz zmieniłem sobie modyfikację i pomyliłem przyciski. Ale i tak, daliśmy radę. Z tego się trzymajmy, być może. Tutaj dawać tego. Odebrać trochę pancerza. Muszę cały czas pamiętać, że tam w okolicy jest też jeszcze pancerz. W razie czego rzeczywiście sobie zabierzemy. Okej, to teraz poprosimy amunicję jeszcze. No i skupmy się na dalszej części tej walki. Dobra, stąd zabieram pancerz. Może wezmę też stamtąd, gdzie wcześniej widziałem. Tylko musiałbym się najpierw tam wrócić. W tym momencie trochę za dużo czasu to zajmuje. Jest łowca. Mistrz naprowadzania. I uwaga, bo kurczę, Arachnotrona też mamy. To akurat nie do końca mi się podoba. O, tutaj mamy właśnie te dodatkowe życie, tylko że nie w ten sposób się tam mam dostać, kurczę. Ach, teraz ładnie wyszło. W locie udało się namierzyć tego Arachnotrona, a raczej jego wieżyczkę. I bardzo efektownie to wyglądało, trzeba przyznać. Dobra, to teraz lecimy szybko tutaj. O Jezu, jeszcze ty, tylko nie to. No dobra, to tutaj będziemy musieli jednak sobie poradzić inaczej. A to w sumie dawajcie jeszcze więcej tej amunicji. Na początek może usunę temu przeciwnikowi... A, tylko że muszę najpierw zmienić modyfikację. Ale usunę mu tę tarczę. Jeszcze trochę, jeszcze trochę. On tutaj ciągle, kurczę, ucieka, co ciekawe. Aj, ale to błyskawicznie trzeba, kurczę, sprawę załatwić, widzę. Nie za ciekawie, powiem wam. Jezu, za chwilę, jak tak dalej pójdzie, to ja tutaj zginę w końcu. I błyskawicznie powiem wam, że mu się uzupełniła ta tarcza, niestety.
troszkę jest problematyczne dla mnie w takim razie. Ciągle zbliżają się te rakiety. A, łowca oberwał. Dokładnie. Stracił już, kurczę, tą swoją podstawę. Więc dobrze by było to wykorzystać. Tylko że on jest w ciągłym ruchu. Momentami mam problem, żeby go w ogóle namierzyć. Ale teraz się uda. I trzymajmy się tego. Tak jest, w końcu pokonany. No jednak wolę się w pierwszej kolejności chyba skupiać na tych silniejszych wrogach, a dopiero później tych podstawowych ewentualnie. Chociaż to zależy właściwie od aktualnych potrzeb, od aktualnej sytuacji na polu bitwy. Dobra. No, tak w sumie patrząc, to akurat to jest dobra arena, gdzie można było sobie tego mistrza naprowadzania już w pełni nabić, bo widzę, że było tych łowców tutaj trochę. Ale już jako, że teraz tak ładnie ta walka idzie, to nie będę się za to zabierał. Za powtarzanie tego w sensie. I proszę bardzo, mamy 10 na 10 punktów broni. I zarazem wszystkie sekrety zdobyte, więc to by było chyba na tyle. Tutaj końcówka etapu, czyżby? Na to by wyglądało. Jeszcze tylko się upewnię, jak to tutaj wygląda. Ale nie no, jak najbardziej wyzwania misji też już zrobiłem. To jeszcze powiem wam, że jedyne co bym najpierw tutaj zrobił, zanim to miejsce opuszczę, to na pewno się rozejrzał, czy nie ma jeszcze czegoś do zebrania. Trochę możemy sobie zdrowia uzupełnić. Akurat pancerz to chyba zabrałem. Nie wiem, czy tutaj jeszcze gdzieś leży. Lepiej taką rundkę, przynajmniej jedną zrobić. I rzeczywiście zobaczyć, czy czegoś nie pozostawiliśmy ważnego. Ale wygląda na to, że nie. Tam na końcu mamy właśnie też pocisk do BFG. Więc to też chciałem sobie zabrać jak najbardziej. Bo w sumie to właśnie, nie wykorzystałem tutaj BFG, ale z drugiej strony nie żałuję, bo będę miał przynajmniej dwa pociski na kolejną planszę. Więc też całkiem spoko. Dobra, to było chyba na tyle. Nie widzę tutaj żadnego innego pomniejszego przeciwnika. Chociaż muzyczka zaskakująco dynamiczna. A patrzcie, czyli jednak nie koniec jeszcze. Dobra. Bo widzę, że są kakodemony, a więc od razu robimy coś w kierunku tamtego wyzwania. Ej, a może właśnie tu jest takie miejsce, gdzie ja bym sobie wczytał punkt kontrolny za chwilę. Popatrzcie, że mogę sobie tego mistrza arbaletu ponabijać. 5 na 20, czyli 4 razy bym to powtórzył. No, tak też zrobimy. Wczytamy punkt kontrolny i za chwilę do was wracam. Mam już 15 na 20 kakodemonów wyeliminowanych, jeśli chodzi o to ulepszenie, o ten arbalet, więc pozostaje jeszcze tę piątkę załatwić w ten sam sposób i będziemy mieli wyzwanie już w pełni zaliczone. Tak więc lecimy, obserwujemy efekty. Już prawie mamy mistrza arbaletu. Dobra, jeszcze tylko jednego załatwić, tylko muszę się troszkę wycofać, bo tutaj kręci się całkiem sporo tych pomniejszych wrogów. No i mamy to. Natychmiastowa salwa, czyli przypomnijmy sobie jeszcze, co to oznaczało. Arbalet zacznie odnawianie się natychmiast po bezpośrednim trafieniu, czyli jeszcze szybsze właśnie odnawianie. Jak najbardziej spoko. Ekstra. Odzyskaliśmy jeszcze pancerza. Trochę więcej. I pytanie, czy mamy tutaj kogoś jeszcze oprócz tego? No mamy tych zombiaczków. No ale oni akurat dużego zagrożenia nie stanowią, tak szczerze mówiąc. Chociaż wiadomo, nikogo nie można lekceważyć. Dobra. To powiem wam, że jeszcze od tego też zabiorę amunicję. Ekstra. Mamy to. No i tak to wygląda, jakby tu już był koniec tego poziomu. Chociaż jeszcze nam się... Portal naprzeciw, zabierzecie na strażnika 1.
gdzie ukrywa się piekielny kapłan Bake Graf. Ja, czyli to musi być już w takim razie końcóweczka. I chciałem nawet powiedzieć, że jeszcze nam się szybka podróż nie odblokowała, ale teraz już jak najbardziej jest. Czyli tak z ciekawości nawet zerknę sobie. No, to był zdecydowanie rozbudowany poziom. Aż tak naprawdę cztery główne obszary i każdy z nich oczywiście różne teleporty, punkty szybkiej podróży posiada. Więc rzeczywiście było tego całkiem sporo. No ale mamy wszystko zaliczone, więc spokojnie możemy to miejsce opuszczać. Czyli ruszamy tutaj. Jeszcze widziałem chyba amunicję. A nie, tylko mi się wydawało. No dobra. Proszę bardzo, czyli faktycznie to już jest koniec tego poziomu. Mamy podsumowanie, dostaliśmy nawet trofeum za ukończenie tego etapu. Wszystkie 10 punktów broni na naszym koncie. Bateria strażnicza też oczywiście do tego wszystkiego dojdzie, więc będziemy mogli ją wykorzystać później, jak dostaniemy się z powrotem do Fortecy Zagłady. A na razie tylko obserwujemy kolejne nagrody, jakie udaje się odblokować za to wszystko, co zrobiliśmy. 0 punktów doświadczenia wydarzenia, ciekawe. A może to wynika z tych wyzwań. Tutaj punkty poziomu doświadczenia, jeśli chodzi o poziom Doom, zaliczone, więc spoko. No i nowe nagrody do odblokowania, właściwie już odblokowane tam właśnie w menu głównym gry, o czym już was informowałem. W takim razie w tym miejscu się z wami pożegnam i w następnym materiale oczywiście będziemy zabierać się za kolejną misję w tej grze. Na razie to wszystko, do usłyszenia!